Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będę rozdawała Wam kosmetyki, także jeżeli jesteście ciekawe, to zapraszam. Zaczynamy. W jednym z ostatnich filmów mówiłam Wam, że na 30 tysięcy chciałam zrobić rozdanie. Nie spodziewałam się, że tak szybko osiągniemy tą liczbę. Chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować, bo to jest wszystko dzięki Wam i dzięki Wam mój kanał ma sens. Dzięki Wam mam motywację do tego, żeby nagrać filmik, zmontować go i wrzucić do sieci. Może Wy mi piszecie na przykład, że możecie coś z tego filmu wyciągnąć, że on się Wam przydaje, że robicie moje ciasto, że wysyłacie mi zdjęcia, że dostajecie nasze hashtagi na Instagramie, gotuję z Miss PK. Dla mnie to jest naprawdę takie niezwykle miłe, inspirujące i tak naprawdę całą siłę czerpię od Was. Także bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście ze mną i to dla mnie bardzo, bardzo wiele znaczy. Zależało mi na tym, żeby w tym rozdaniu było więcej niż jeden zwycięzca, więc będzie trzech zwycięzców. W pokoju obok mam wielką siatę, która już się zapełnia na kolejne rozdania, także warto jest subskrybować kanał, obserwować Instagram, bo teraz na Instagramie będzie bardzo fajne rozdanie. Także Was zachęcam do tego. Nie martwcie się, będzie tego więcej. Mam nadzieję, że wszystkie kosmetyki się Wam przydadzą. Ja zaraz Wam pokażę, co to jest. I dla każdego z Was będę rozdzielała taką niespodziankę. Będę się starała oczywiście, żeby to wszystko było bardzo sprawiedliwie podzielone. I będę wysłała do Was po zakończeniu tego rozdania. Wszystkie informacje i wszystkie szczegóły, które będą dotyczyły rozdania, znajdziecie w boksie pod filmikiem, także zapraszam Was, żeby tam zerknąć, a teraz Wam pokażę, co tutaj mamy w magicznym moim pudle. Mamy tutaj trzy podkłady Max Factora, dlatego że ja bardzo lubię te podkłady i wiem, że one się Wam sprawdzą. Face Finity All Day Flawless. Mamy tutaj dwa zestawy Lip Finity z Max Factora, pomadek, paletę z Max Factora do konturowania, Miracle Contouring, tak widzicie. Tutaj mamy paletę z Catrice do konturowania, paletę do konturowania z Deborah, mamy bronzer z Bourjois. Pięknie pachnie czekoladą, już tutaj nawet czuć. Paletę z Bourjois Nude Palette, nie chcę tutaj nic otwierać, bo to jest zaklejone, nie chcę Wam nic psuć. Master Brow, to jest bardzo fajny produkt do brwi z Maybelline. Mamy tusz z Catrice, szminkę z Pupy. Szminkę z Lip Finity z Max Factora, palet z Bourjois, linery z Deborah, mamy tutaj Rimmel, Wonder Swipe, jest to duo Contour Stick z Rimmela, bo tak jak Wam wspomniałam, stwierdziłam, że to będzie fajnie Wam służyło do konturowania. Instafix and Matte, mamy jeszcze Cream Puff i mamy jeszcze Healthy Mix z Bourjois, bo wiem, że bardzo wiele z Was lubi ten produkt. Eveline, kurację odmładzającą jedną, kurację nawilżającą i mamy taką maskę oczyszczającą. Tutaj chyba jedna rzecz była takie, coś mam wrażenie i dorzucę też jeszcze Wam małą niespodziankę. Także warto jest wziąć udział w rozdaniu. Wszystkie informacje znajdziecie pod spodem. Kochani, bardzo się cieszę, że będę mogła Was obdarować jakimś skromnym prezentem od siebie, a kolejne nagrody tutaj już się zbierają w tej torbie i mam nadzieję, że przy kolejnej jakiejś okrągłej liczbie będę mogła Was nimi obdarować. Pytajcie się mnie, jak mi się odkurzacz sprawdza. Jest tak podręczny, wszystko bez kabla można odkurzyć. Naprawdę rewelacja. Bardzo łatwo jest wymienić ten filtr, także jeżeli się zastanawiacie nad zakupem, to Wam bardzo serdecznie polecam, bo jest rewelacyjny. No, ja go absolutnie uwielbiam. Korzystając z tego, że nie mam moich dzieci w domu, sprzątam szczególnie na biurku papiery i tak jak włączyłam teraz aparat, tak sobie myślę, że dość często Wam o tym mówię, że ja sprzątam na tym biurku, bo tutaj to biurko tonie w tych wszystkich papierach i pracach. Moja córka jest no, artystą, po prostu z krwi i kości, ona cały czas coś tworzy, cały czas coś robi. Jeszcze kiedyś jej kupowałam jakiś, ostatnio jej kupiłam co prawda jeden zestaw kreatywny Swapko za 19,90, bo mnie bardzo o niego poprosiła. Tutaj były takie różne patyczki, bąble, jakieś kule. Co to jest, jak to się nazywa, druty kreatywne, filce, no cały czas coś tworzymy, rolki po papierze toaletowym, jakieś motyle non stop, coś, ona wszystko znajduje i z tego coś tworzy. Oczywiście to są piękne rzeczy, ale jest mnóstwo skrawków niepotrzebnych, które oczywiście według niej są najważniejsze na świecie. Ostatnio nawet dostałam taką kartę, pani tam zaznaczyła, pani psycholog, że ma ponadprzeciętne zdolności, więc
Sama nie wiem, jak mam to ugryźć, czy zostawiać jej ten artystyczny nieład, chociaż mam wrażenie, że jak ja tutaj nic nie ruszę, to ona zatonie w tym, a też chcę, żebym miała miejsce do pracy na biurku. Także delikatnie zakradam się i coś tutaj muszę, przynajmniej coś uporządkuję. No, myślę, że jakieś skrawki wyrzucę. Ja coś zrobiła ostatnio i to jest jakaś część do pracy, w jakichś konkursach bierze udział, wygrywa te konkursy, także się bardzo cieszę, że ona to robi, bo ja, jeżeli chodzi o jakieś plastyczne zdolności, to jestem noga absolutna. Ja jestem strasznym dyslektykiem, miałam dość duże problemy przez to, szczególnie socjalne z dziećmi w podstawówce. Pamiętam, że wszystkie dzieci się bardzo nabijały ze mnie i tak mnie, no, niszczyły psychicznie, że tak powiem, że byłam dyslektykiem. Oczywiście wykułam się z tych wszystkich zasad, ale podstawówkę wspominam bardzo źle, bo zostałam naprawdę bardzo po dupie od tych dzieci. Ale wykułam się z tych wszystkich zasad i często mam tak, że naprawdę muszę dwa razy coś przeczytać, czy dobrze napisałam, jak tak piszę bardzo szybko, bo jeżeli chodzi o błędy ortograficzne, to już je opanowałam bez problemu, bo też dość dużo czytałam swego czasu, ale jeżeli chodzi o takie, no powiedzmy, często literówki, muszę się zastanowić, no przeczytać to jeszcze raz, bo jak szybko piszę, to często nie używam jakichś znaków takich polskich, że nie chcę, żebyście sobie myślały, że jest wycelowane w was, jak ja wam coś odpisuję bez znaków polskich. To nie jest tak, absolutnie to jest kwestia tylko i wyłącznie jakby tego, że ja muszę się bardziej skupić, przyłożyć do tego I używać tych znaków, także będę się starać, żeby to naprawić. Ale moja córka jest bardzo, bardzo artystyczna. Ja co prawda jakieś tam DIY robię w domu i zajmuję się takimi rzeczami, ale jeżeli chodzi o namalowanie, jakieś takie kreski, nie wiem, ona na przykład ostatnio namalowała jednorożca, no to mi opadła szczęka. Jak dziecko w szkole może namalować jednorożca. Nie wyobrażałam sobie tego, jak ona to może zrobić, ale cudownie to wszystko no, namalowała i wymyśliła i w ogóle jakieś takie różne historie. Więc to jest fajne, to jest naprawdę fajne, też nie chcę w niej tego zabijać, chcę, żeby miała jakąś swoją przestrzeń i ten swój nieład artystyczny, ale też chcę, żeby miała miejsce do pracy, bo tak często jest, że to dziecko tonie. Mam taką koleżankę, która ma, słuchajcie, 4 szuflady, takie, no, takie wysokie, głębokie szuflady, w których są właśnie te rolki, tylko te rolki, jakieś takie ścinki, ale nie jakieś takie ścinki typu, no nie wiem, coś pomalowanego, tylko takie właśnie, takie po prostu wycięte, wydarte z kartki. To jest najważniejsze, tylko absolutnie nie można ruszać. I jej dziecko to wszystko pamięta, że ona to tam ma. Jakąś teczkę z jakiejś konferencji, którą ona tam z pracy przyniosła i ona cały czas pamięta o tej teczce, także ja tutaj staram się sprzątać tak, żeby wyrzucać tylko te najniepotrzebniejsze rzeczy i przede wszystkim układać to. Ja mam nawet takie wielkie pudło, taką siatkę, znaczy było pudło, teraz już jest pudło i siatka, taka torba, olbrzymia torba, większa niż torba z Ikei, ta niebieska, w której przechowuję te wszystkie prace, teczki, bo to już mi się po prostu nie mieści, ona mi cały czas coś robi dla mnie, coś tworzy. I jakieś korale, tutaj ostatnio się bawiłyśmy w... Słuchajcie, w warzywniaka, wszystkie warzywka, które ja kupowałam i wydałam bardzo dużo pieniędzy, bo okazało się, że te warzywa są drogie, nie wiem, jak to się stało. No, naprawdę mnóstwo tego tutaj tworzy. Ja nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, ale ja mam taką koleżankę, która bardzo restrykcyjnie pilnuje porządku w pokoju swojego dziecka, z czym ja się osobiście nie zgadzam, no bo ja też lubię porządek, ale uważam, że to jest przestrzeń naszego dziecka i ono ma prawo zagospodarować sobie ją tak, jak chce. Oczywiście nie można tonąć w tych skrawkach i to wyrzucam, ale też staram się szanować tą przestrzeń, nie grzebać jej, nie wiadomo gdzie, nie zamieniać jej tych wszystkich miejsc, bo też uważam, że to jest po prostu nie w porządku, nie fair, mimo że ona jest malutka. To nadal jest osobnym bytem i też ma prawo i przez szacunek do niej, do jej przestrzeni, tam jej jakoś specjalnie nie grzebie. A to, że toniemy w brokacie, w cekinach i w tych wszystkich pracach, no to już jest druga sprawa, no ale cóż, mam zrobić, nic nie wiem, dajcie znać, jak wy do tego podchodzicie, czy wyrzucacie właśnie wiele rzeczy, czy z dzieckiem wyrzucacie, czy zakradacie się.
bo takie generalne porządki to robimy razem. Ale wiecie jak to jest, tu się zaczynamy bawić, tutaj puzzle, tutaj jakieś są różne inne zajęcia, które w międzyczasie są ważniejsze niż sprzątanie. Z drugiej strony nie narzekam, moi dzieci starają się dbać o ten porządek i w swoim zakresie, lepiej lub gorzej, ale starają się. Często się też mnie pytacie, jak ubieram swoje dzieci, czy one się ubierają same, jak to wygląda. Generalnie staram się dawać im wolną rękę, kiedyś się ubierałam może więcej. Teraz one chcą się same ubierać i staram się dać im tą możliwość ekspresji. Są różne fazy, teraz w jednej z moich córek jest faza na sukienki, rajstopy tylko i wyłącznie, absolutnie. Także no, wiem, że to jest bardzo ważne dla osób. Pamiętam jak ja byłam młodsza i też jak byłam dzieckiem, to było dla mnie bardzo ważne, żeby ubierać się tak jak ja chcę. Także no, wiem, że to jest potrzebne. I jak jestem w szatni z nimi, no to staram się im nie pomagać. Znaczy tej starszej może już nie, ale nie pomagać. Mówić, słuchaj, możesz sobie sama założyć kapcie, wiem, że dasz radę. Mamy czas, poczekamy. To jest bardzo dużo, myślę. Żeby one się też tak nie denerwowały. A jeżeli chodzi o ciuchy, no to jest różnie. Kupuję im często coś sama, a to, że dobierają te wszystkie rzeczy nie po mojej myśli, no to już nic nie mogę z tym zrobić. Czasami pozwalam im iść tak, jak bardzo, bardzo czegoś chcą, nie wiem, w stroju baleriny, czy tam, nie wiem, jakimś stroju, no to zgadzam się na to. Myślę, że to jest ważne. Niektóre mamy się z tym nie zgadzają, niektóre robią to samo. Oczywiście w miarę możliwości, jeżeli wiem, że mogą tak pójść gdzieś, w takim przebraniu na przykład, albo w stroju baleriny, no bo jeżeli nie, no to jakoś im tłumaczę. No ale co, no dużo mam sukieneczek. Lubię te kardigany z Zary. Kupuję je najczęściej na przecenach. To jest akurat krótszy. Ale dużo kupuję rzeczy, tak jak wiecie, z tych stron Jamboree, z Cartersa. Na Black Friday dużo kupuję, to już wam wcześniej wspominałam o tym. W H&M-ie też czasami, to może podlinkuję wam coś, jak znajdę. O, tutaj mam na przykład taką sukienkę z kopciuszki, znaczy mam. Moje dziecko, takie lubię sukieneczki, one są fajne, bo na przykład jak jest zima, to można założyć jakąś bardzo cienką bluzkę pod spód. I jest cieplej, no bo te sukienki czasami, no kiedyś moja córeczka chciała się tak ubrać, no w zimę, no to oczywiście nie pozwoliłam na to. Ale różne są. Tutaj jest jakaś taka niestety zabrudzona. Moja córka założyła ją raz i jakąś farbą chyba się zabrudziła, także widzicie, no coś muszę wymyślić, jakąś łatkę. Dużo tutaj jest tych sweterków właśnie z Zary. To lubię. Sukienki, paski. Gładkie, jakieś takie z falbanką, tutaj jakieś cekiny, no bo wiecie, to wszystko musi być absolutnie kolorowe, różowe, dziewczęce. I taka bluzeczka, lubię ją bardzo w tej bluzeczce. Jest taka fajna sukienka z True Religion do leggingsów, do jakichś botków czarnych fajnie wygląda. To moja córka uwielbia. No właśnie. To jest takie to typowe dla dzieci, jak powiem. Tutaj jest z Pepko. Fajna sukieneczka. Już można w Pepko fajne rzeczy znaleźć. Są i dziady, zgadzam się absolutnie. Ale są też fajne jakieś bluzeczki przeróżne. Jakieś tam kamizelki. Taki bardziej boho styl. Strojna sukienusia, tuniki, spódniczki to wiadomo, muszą być z gwiazdkami, to się kręci. Tutaj też jest fajna, mnóstwo bluzek przeróżnych. Ogrodniczki też ostatnio wam pokazywałam na promocji za 19 zł. One też się przyjęły. Bardzo fajnie. Moja córka jest mega wysoka. Mega, mega wysoka. Nie mieści się w żadnym centylu. No, także to są te ciuchy. Ja tutaj trochę posprzątam. A już nie chcę was zanudzać. Jak będziecie miały ochotę, to mogę wam nagrać taki filmik dłuższy. Jeżeli wyrazicie tylko chęć. W każdym razie będę się z wami żegnać. Bardzo wam dziękuję za tego vloga. I pamiętajcie, żeby sprawdzić w okienku na dole wszystkie zasady konkursu. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki.